jaki jest twój stosunek prywatny właśnie do swingowania? Wiesz co, trudno mi to określić. Ja po prostu gram tę rolę i ciekawie było mi się wcielić w tę postać, aczkolwiek to nasze trio jest troszeczkę inne, ale no to nie chciałabym za wiele zdradzać. Są różne historie tych ludzi. Nasze trio opowiada, no wiadomo, trio. No swingersi to są dwie pary. Te dwie pary to są właśnie Asia Liszowska, Ilona Ostrowska, Misiek i Krzysiu Czeczot, a my jesteśmy triem. No i też się dużo dzieje. Ale tutaj wiesz, pytałem się właśnie o tą prywatę, bo jaki jest twój stosunek właśnie do takiego eksperymentowania w związku, czy tam właśnie pomiędzy parami. Nie mówię akurat tutaj, że masz jakieś doświadczenia, ale jak ty to postrzegasz? To jako właśnie osoba, Basia, kurde i szatan. Znaczy wiesz co, ja to właśnie postrzegam tak, że jest to zawsze jakieś poszukiwanie czegoś lepszego, czego nam brakuje w związku. I trzeba się zastanowić, czy to jest akurat dobry sposób. Jeżeli ktoś tak lubi i daje mu to szczęście, no niech robi jak chce. Ale w tym momencie już nie chodzi tylko o seks, tylko dochodzą emocje. I te emocje zaczynają nami rządzić i wtedy pojawiają się problemy. No i właśnie o tym jest ten film. Także myślę, że każdy, dla każdego może będzie to jako jakaś terapia. Każdy będzie mógł sobie cokolwiek przemyśleć, oprócz tego, że się naprawdę uśmiać, bo jest wesoło, dużo się dzieje, ale myślę, że jest jakieś przesłanie na końcu i to jest cenne w tym filmie. Jak wzniecić ogień w związku? Oj, to już myślę, że każdy musi się zastanowić, co lubi. I pamiętać przede wszystkim o sobie, pilnować tego, żeby się nawzajem adorować, żeby dbać o siebie, żeby się zaskakiwać. O, myślę, że to jest dobry sposób. A w tej sferze takiej bardziej erotycznej? W sferze erotycznej, słuchaj, no myślę, że dużo jest różnych sposobów, to również sugeruje, co kto lubi. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.